Niechaj będzie w Ochock! No i udało się. Och, magiczne portalu niebios! Pokaż mi przecie w świecie, co jest za tobą. Nowa legendarna kraina. I wkraczamy właśnie do innej nowej krainy. Kurde, ale epickie. Ale epickość na pełnym, na pełnej, co nie? O, ciekawe. Jakby czegoś tu brakuje. Nowa kraina, która leje się, woda się leje strumieniami. Gdzie ja jestem? Ej, to są jakieś haku te slajmy. A no tak. Quantum slime. Tak, haku slajmy. I co, takie słodziaki? Niby miałyby mi zrobić krzywdę? Na pewno nie, siema Wajnero. Przecież one są niegroźne. Open the gate. No, no, bardzo ładna kraina ogólnie. Są jakieś nawet haku owoce, których nie mogę wziąć. No, nie mogę wziąć haku owoców. Pewnie to ich ulubione haku owoce, znając życie. A to co to jest? Trochę mnie przerażacie. Red Echo. Ciekawe, ciekawe. Jakieś Red Echo znalazłem. Gold Echo. Co to jest? No, muszę przyznać, że naprawdę kraina jest sama jakichś nowych rzeczy. O kurwa. Dobra. Oho, ma! Patrzcie, co znalazłem. Kurde, jak to wygląda. W ogóle tu jeszcze jest jakaś legendarna wyspa. Taka dygresja. Dobra, chodźmy tam na razie naprzód. Jakoś tam musimy się dostać, co nie? Chyba. Myślisz, że tędy po prostu wejdę se? Jak król? Ja tam nie dolecę? No to kurwa, patrzcie. Swoją drogą. Face Lemon. Jak mam zebrać Face Lemon, skoro... Aha, tutaj jest napisane jakiś Rancher Risk. A, chyba wszędzie jest napisane. Ciekawe, nie wiem jak te lemony zdobyć, szczerze mówiąc. Bo to są chyba te lemony, co nie? Dobra.
A te są jakieś zbugowane w ogóle. Open the gate, madafaka. Uuu, fajne. Uuu, co to za miejsce? Jakaś prastara rytualnia chyba. Tu chyba trzeba dać 5 kryształy echo po prostu i wtedy się jakaś dekapsuła, co nie? No dobra, pewnie będzie walka z bossem. Mówisz, strzel owocki, w których nie możesz zebrać innymi owockami. Dobra, dobra sugestia. Możemy tak spróbować, tylko że nie mam innych owoców aktualnie. Ale pomysł jest przedni. Tylko wiecie, jaki jest problem? Ja nie mam innych owoców. Coś nie działa. Widzicie tu jakieś inne owocki? Owoce! Marchewka może być? Czy nie zaliczy się do owoców? Jaki spoiler, że tam trzeba 5 nowych kryształów włożyć, ale ja też tak założyłem. Jakby ja tak powiedziałem chyba nawet. No dobra, no to są owocki, jak nic. Nie jestem pewien, czy to jest drzewo z tym właśnie. Tylko tutaj nie ma... Nie ma owoców aktualnie. Dobra, chodźmy na górę. Nie ma cytryn, no właśnie o tym samym pomyślałem, że nie ma cytryn właśnie. Więc musimy pójść tam, gdzie są cytryny. Czyli tam. No kurwa, przed chwilą tu były cytryny. Co tu się odwaliło? Teraz nie mogę drzewa znaleźć z owocami. A, bo jest noc. Kurwa, no nie wierzę. Jest noc. Ja pierdykam. Co za gówno. I nie mogę poczekać do ten. Ajajaj. Dobra, jeszcze zobaczmy. Face Lemon.
No to właśnie to, co ten, ale generalnie jedzą co oprócz tego, co siedzą? Fruit, owoce. No dobra. No dobra, powiem wam, że troszeczkę, ale troszeczkę mnie nastraszyliście z tymi... z tymi gałganami. Trochę się cykam ogólnie ich tam stawiać. I zastanawiam się też, czym można je połączyć ogólnie. No właśnie, trochę mnie nastraszyliście z tym Quantum Slime. To tak, generalnie jeśli lubią owoce, to możemy zrobić tak, że zasadzimy obok owocownię jakąś. Na przykład to. Chociaż nie, no te frucy przydałoby się zasadzić. Ja pierdykam, no przecież. Przecież te frucy wypadałoby nas zasadzić, to byśmy mieli obok. Tak to bez sensu. No dobra, wiecie co? Kurde, no muszę pójść po te frucy, bo mi szlak trafi. Muszę poczekać, muszę pomyśleć. A, dzień jest. Dobra, noc musi być. Masz rację. Weźmy trochę tych owoców. Dobra, chodźmy tam jeszcze raz. Gdzie tu pobiegłem? Że trochę się rozpędziłeś. A, w sumie racja. W sumie mogę się tych echo goldów, echo i red echów pozbyć. W sumie nie wiem, do czego to jest. No właśnie. Dobra, no nic, dobra, idziemy, zanim jednak zasadzimy nowych Quantum Slime'ów. Ogólnie trochę mnie nastraszyliście, więc chyba będę to łączyć z jakimś odmianą bezpiecznego slime'a. Czyli nie będziemy tutaj łączyć z jakimiś agresywnymi hunterami, czy jakimiś innymi. Po prostu. Kurwa, no nie myślę, gdzie biegnę. Tylko po prostu połączymy to z tymi... jakimś bezpieczniejszą odmianą, myślę. Jeszcze nie wiem jaką. Co to jest echo? Jak zwykle piszecie pół zdania i nie wiadomo, o co chodzi. Te kropki, co do silosu zaniosłeś. To nie rozumiem, czemu miałbym obok drzwi sobie dać. Dobra, no nic, chodźmy szybko tam. Trochę niestety musimy pobiegać. Są, ale małe. No i ja nigdy nie zdobędę tych owoców, powiem wam. Teraz przychodzę, one są malutkie. Siema namcia. Sekundkę, jak to się otwierało? Czy o czymś chyba zapomniałem?
Kurde, najgorzej jest, może zebrać tylko w ciągu jednego momentu w ciągu dnia, co nie? O kurde, za mało energii. O, zobaczcie, schodkami na przykład są mega spokojne. Połączymy je z jakimś spokojnym gatunkiem, żeby mnie nie denerwowały. Te tonałek, tych tonałek nie ma. A były potem. Aaa, w ogóle. Ale efekty słońca. Już tak się tego nie spodziewałem. Bo nie jestem w słońcu. Okej, okay, teraz wszystko ma sens. Czyli muszą być typowo nasłonecznione. Co jest? Ojojoj, chyba tam jakieś złe te się zrobiły. Czyli generalnie, żeby były owoce, muszą być też nasłonecznione. O, są. Mamy to. Zobacz to, kurwa, złodzieje. Dobra, dwa wystarczą. Zasadzimy i będzie kozak, dobra. Mamy frazę lemon, nice. Wypad, kurwa. Ale tam się zrobiło na dole. Ale akcja, walczą o dominację. Dobra, no nic, trudno. Jak to się mówi, nie moja sprawa. Dobra. To tak, generalnie mamy nowe gówniaki. Zastanawiam się, z czym je połączyć. No chcę z czymś bezpiecznym połączyć. Czyli kurwa, żadnych hunterów, żadnych... Choć te kryształowe w sumie były bezpieczne w miarę. Teraz to wszystko nie ma ceny, nie ma ceny. Wszystko jest bez... nie ma zwartości. Albo miotkowe na przykład. No, w sumie racja. Miotkowe są bardzo bezpieczne. To z miotkowymi połączymy. Ten stony hełm to ja nie wiem. Idź se tam gdzieś. Dobra. Zrobimy tutaj ogródek. Nie wiem, ale se zamontuję, dobra. Mamy. I tu będzie narosła nam cytryna. Za labem? W sumie. Może faktycznie, skoro to ma być takie coś niebezpiecznego. Dobra, okej, namówiliście. Zrobimy to za labem, bo może faktycznie może to być coś niebezpiecznego niby. To może lepiej, żeby tu były. Prolt Collection. Dajmy od razu muzyczne. No dobra. No, nie wiem, wydaje mi się dosyć normalne. No jedz to. No. No i co? Wydają się dosyć takie grzeczne sobie egzystują tutaj. Nie wiem, czemu miałyby to mi zagrażać, szczerze mówiąc. Jedźcie. Dobra, no zrobimy ich tych kilka. No nie wiem, słodziaki jak na moje. Co jest, kurwa? Halo! Halo! Co to ma być? Oho! Czyli one w ogóle się... W ogóle mają wyrąbane to! Co wy to robicie? Co wy robicie? Co jest... Ja, ty co ty tutaj robisz? Cwaniaku! Już taka dygresja, ale co ty tu kurwa odpierdzielasz? Kurde, wiecie co? Tak po zastanowieniu.
Źle zrobiliśmy, bo miodne jedzą tylko owoce. Ale przecież one tylko wyjdą i nic nie zrobią. To czemu niby miałoby być niebezpieczne? Przecież nie zrobią nikomu krzywdy. Są całkowicie niegroźne, ale faktycznie tego nie przewidziałem, że będą wyskakiwać z tego. Kurwa, no a te zielone też zaczęły wychodzić. Dobra. Aha, kurwa, to są ich hologramy. Aha, to nawet nie są one. O kurwa, to nawet nie są one. Dobra, ale tutaj to mnie zaciekawiła sprawa. Mieliście być... Tam nie ma sufitu? Nie, no musi być sufit. Ale tutaj to mnie... Co wy robicie? Dobra, za dużo was to za dużo, wypad. A wy co? Do klatki! Dobra, czyli mamy taki problem... Trochę egzystencjalny. No co ty tu robisz? No dobra, ale z drugiej strony... Ale no, ale nie jest ich za dużo. Ej, ale z drugiej strony... Patrzcie, tutaj... A wcześniej nie rozwalały. Wypad, kurczę. Dobra, ale wiecie, z drugiej strony... O, to w ogóle wszystko jest do odebrania. One nie mają się z czym łączyć, w sensie, zobaczcie w ogóle. One przecież tylko tutaj będą, no to jakie to zagrożenie sprawia? Te hologramy daleko nie idą. To też jest dziwne swoją drogą z tymi hologramami, skoro... No, zobaczcie, Kachillera. One nic nie zrobią. Nie no, jest ideolo. A czemu wyskakują górą, skoro kurwa jest bramka na górze? Ściana na górze. Dobra. No właśnie, nic nie zrobią, prawda? Dobra, no przegięły pałę. Wcześniej nie wyskakiwały! Chodź tutaj, cwaniaku. Wylatujesz! Jeszcze ich jest za dużo, czy już jest git? Jakieś rozjuszone się dzieje robią. Nie ma ścianki na górze? Ale ja go nie mogę naprawić. No dobra, jesteście mega irytujące. Nie no, jest ścianka na górze, tylko mają wyrąbane w nią. Dobra, no nie spodziewałem się, że będzie was za dużo. No ale wracając do tych, to przecież one są totalnie niegroźne. No zobaczcie, jakie to ma być. Jak to ma być groźne? Jak ten. Jak to ma być groźne, jak to nie wychodzi, tylko w okolicy się rusza. Fibi, jak można było zginąć od takich słodkich stworzonków, no? Ja nie wiem. To już z tymi mam gorszy problem, bo im nagle coś strzeliło do głowy. Macie cytryny, bawcie się. Kupiłem im muzykę. Widzicie, jest góra ścianka. Tylko się strasznie rozjuszają coś. No dobra. Dobra, zajmijmy się teraz poważnymi sprawami. O. Dobra, to jest poważna sprawa. Strange Diamond w ogóle, co to jest? Pierwszy raz widzę ten Strange Diamond.
To jest tutaj potrzebne? To chyba gdzieś tu było potrzebne. Czy mi się to jest Strange Daemon, no? To też sobie wrzućmy. Dobra, wrzućmy to tutaj. Będziemy to od razu do maszyny wrzucać. Bo to daje te takie śmieszne surowce. Dobra, myślę, że to się prędzej czy później przyda. Dobra, no dobra, to tak. One są grzeczne aniołki. Tak jak zresztą widać. To tak, jak pamiętacie. Dobra, myślę, że tu już wszystko jest git. Jak pamiętacie, tam była ta świątynia, gdzie trzeba było włożyć te całe Quattrum Plort. Powiem wam, że z chęcią bym zobaczył, o co chodzi, co nie? Bo to jest... No i teraz się zastanawiam. Świbi mówiła, że te Quantum Plorty, w sensie te słodkie, zniszczyły jej całą farmę. Tak ona to mogła zrobić? Ja nie wiem po prostu. Jak ty to, Phoebe, zrobiłeś, że ci całą farmę zniszczyło? Nie będziecie mi mówić, czy tam chcę iść, czy nie chcę tam iść. Sprawdzę, co tam się dzieje. Z chęcią. Odpiszmy, zobaczmy tu. Następnego dnia. No to co, idziemy zobaczyć, gdzie prowadzi ten cały finałowy rytuał. Co wy na to? No pójdziemy zobaczyć, no przecież co? Ja nie zobaczę? No to patrzcie, kurde. No, ja nie będę otwierać tej legendarnej bramy. Kurwa, oczywiście, że ją otworzę. Dobra, zobaczymy, co się stanie, jak aktywuję tego finalny piedestiał. Jestem bardzo ciekaw. Kurczę, niebezpieczna dzielnica, co nie? Czas najwyższy odpalić rytuał slajmów, bogów, jak zwał, tak zwał. Ja tego nie uruchomię? No to kurwa, patrzcie. A w ogóle gdzieś podobno golda jeszcze można złapać, ale tylko raz złapałem golda. Debil by nie wszedł. O kurwa, nowa kraina! No i co? I to ma być takie straszne niby? Wow, nowa kraina! Ale fantastycznie! Ale dzisiaj dużo wrażeń, co nie? Dobra, szybkie travelinki, wiem, ale... Bo tu pewnie wszędzie można to budować, czy nie? A są miejsca.
Witaj, kwiatku. Kwiatek chyba nie chce ze mną rozmawiać. Co to jest? O, patrzcie, mały Wenusik. Devish slime. Byłaś tutaj, Phoebe? Pewnie tutaj jednak nie byłaś, znając życie, co nie? Tak, to jest legendarna pustynia. Phoebe tutaj nigdy nie była. Bała się tu pójść. O kurcze. Czy to jest Painted Hen? O kurde, co to jest? Legendarny slime, ale ten taki czerwony. Nie, tak, zielony. Zielony? Co ten, co on może jeść takiego w sumie? Ciężko stwierdzić, co może je. Dobra. Jest kolejna zamknięta kraina. Kurde, kolejny kluczy. O kurcze, idealnie, patrzcie co znalazłem. Nice, to widzimy, że kolejna zamknięta kraina. Nie ma teleportu tu nigdzie powracającego, czyli musimy chyba iść szerszą drogą. Ale to mnie ciekawi, co to jest, co nie? Chodź. To są zwykłe kurczaki. No dobra, jeszcze się przejdziemy, zanim wrócimy całkowicie. Kurczę, to chyba nie jest koniec. To tych krain to chyba jest i jest. Tak mi się wydaje. O, zamknięte. Co to jest w ogóle? Kurczę, nie mam pojęcia. Może trzeba tutaj coś włożyć, co nie? Ale wygląda jak jakaś fontanna. Ciekawe. W ogóle muzyka się trochę zmieniła. To muzyka się zmieniła. Jakiś dzień. Co tu się dzieje? Co jest? Co tu się dzieje? Kurwa, co to, jakaś apokalipsa? Dawaj, wskakuj! A nie, ty, ciebie znam. Wskakuj, mały Wenusiku, ratuję cię! Jakieś ognie piekielne tu są! Zabijamy się! Kurwa! Dobra, zabijamy się stąd! Ognie piekielnie chcą mnie dopaść! Nie no, fantastyczne miejsce! Nie ma to tamto! Tylko tak, przydałoby się odkryć, wiecie co? Musimy odkryć te szybsze teleporty, bo... No nie no, szlak mnie trafi, jak będziemy tak się przemierzać takim tempem. Musimy te szybsze teleporty odkryć, nie ma tamto. Dobra, ale mamy jakiegoś derwisza slime'a, co nie? On musi być drogi, to pewnie takie coś daje, tak obstawiam. No, całkiem dobra cena, jeszcze mamy tu kilka i złoty. Złotego podobno raz widziałem, a go ominąłem. Tak mi widzowie pisali, siema Aliente. Dobra, derwisza slime'a, gdzie by go to roztegować? Pomyślmy. Chyba może w kopalni go roztegujemy? W kopalni chyba. Tak, zobaczmy, jak tu się wszystkim i powiedzie. Ci są grzeczni, ty wypadł stąd, bo będziesz mnie drażnił.
No bo możemy tu teoretycznie. Chociaż trochę się cykam, bo tu są te, one się teleportują, to jest tak trochę blisko nawet. Więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dajmy im jedzenie na razie. Szybko zjadły wszystko, co miały. Kurczę, całkiem sporo, powiem wam. No nie, nie są, są niepokojące, powiem tak. Nie, 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 Lamcia, z nimi nie łączymy, to będzie samobójstwo. One są tutaj zbyt... zbyt tutaj takie ruchliwe są. Czemu przy laboratorium? Nie, nie, nie. Myślę, że nie. Tutaj zrobimy. W jaskini będzie im przytulnie. Co one w ogóle lubią jeść? Zobaczmy w ogóle. Od onion. Od onion. Poczekaj, co to było od onion? To była fasol, ta cebulka? To wiecie co, mam jeszcze inny pomysł. Co to było od onion? Nie, od onion to było... nie pamiętam. Co to było od onion? A, krystale sprawdzałem. Jak debil. Pickle pear. A to nie mam pojęcia, co to jest. Jakaś... co to jest pickle... prickle pear? Nie wiem, gdzie to jest w ogóle. I owoce. Poczekaj, co jest w ogóle najbardziej w cenie? Zobaczmy w ogóle. Nic nie jest w cenie, kurde. O, jedzenie przyszło, zaczekajcie. Dobra, no, możemy połączyć z tymi kryształowymi. Tak to zróbmy. Dobra, chodźmy, zbudujemy fajny wybieg w jaskini. Jak Bloody stoi z questami? No, średnio robię. Zaraz może się tym zajmę. Kurwa, nie o to mi chodziło. Dobra, nieważne, tu będzie pietruszka. W takim razie. Miałem to zbudować. To są te miodne, co nie? Jeszcze te są Saber slimy. A ile, za ile są saber? No. Pietruszka. Z tymi czy z tymi, jak myślicie? Które mi lepiej? Tymi czy tymi? Rośnie mi w jaskini? Co jest, kurwa? One jakieś tornado w ogóle robią. Krystal, no to krystal. Kurde, wyobrażacie sobie dać ich... dobrze, że daję ich w takim odosobnieniu, bo wyobrażacie sobie to dać przy wszystkich? Przecież one by tu rozdupczyły cały świat. Dobra, macie. Jakie małe saturniki się tu tworzą, fajne. No co ty, jedz to. Mały, no. No dobra, jeszcze kilka... kilka jeszcze by się przydało zrobić. W sumie nie pomyślałem, bo nie mamy za dużo tych krystalów, co nie? W sensie tylko jest mało ich trochę jest. Musielibyśmy kilka krystalów lub tych wenusików zrobić. Dobra. Tutaj są bez... tutaj w miarę bezpiecznie jest, szczerze mówiąc. I one lubią... jakieś owoce. Co one lubią? W sumie warzywa też będą jeść, opierdzielą. Jak będzie trzeba, w sensie marchewkę taką.
No tak, zawalony jestem. Dobra, zaraz to ogarnę. Dobra, dajmy tym odionionion. Strasznie szybko jedzą, mimo że dałem na wolne spożywanie. Dobra. Nie no, one tam jakąś pietruszkę chcą. To lepiej pietruszkę im dać w takim razie. Dobra, na razie macie marchewkę. Na razie jedzcie marchewkę. Jak będę miał to coś, to co? A, w sumie racja, one są połączone z kryształem. No dobra, macie rację, w sumie pietruszkę mogę po prostu zategować. Mamy tu jeszcze jakieś jedno? Nie mamy, no to może potem. Macie rację niby. Ale wiecie, warto też mieć różnego rodzaju potrawy, co nie? N4, T4, NK34, dziękuję! Dobra. Jak uruchomić te teleportery, żeby one działały? Ale na pewno będzie trzeba trochę ulepszyć, bo powiem wam, że to... że ja nie mam, to jest trochę dramat. W sensie, że... no to, że ja nie mam tych teleportów, no to nie jest dobrze, co nie? To nie jest dobrze, że ja tego nie mam. Dobra, to swoją drogą możemy chyba sprzedać, bo to dobrze stoi. Nice, dostałem na jakieś osiągnięcie. Dobra, nie sprzedajmy wszystko. Część damy może do laboratorium. Pójdziemy do laboratorium w ogóle zobaczyć, jak tam się, co tam się dzieje w laboratorium. Weźmy trochę tego, bo jest tu dramat. Strasznie dużo rzeczy mam. W sumie mam na razie, wiecie, taka kwestia, że w sumie nie mam problemu z pieniędzmi. Więc generalnie mam bardziej przesyt trochę tych rzeczy wszystkich, wiecie? Questa sprawdź? Dobra, zaraz sprawdzę, tylko sekundkę. Tu są grzeczne. Zobaczmy jak tam w ogóle, czy jak szybko oni to spożywają. No i jeszcze mają, dobra. Tego wiecie co? Sprzedaż by strasznie dużo czasu mi zajmuje. Bo musiałbym ze wszystkim chodzić, sprzedawać, kupa czasu. A no tak, tego pinka nie mam. To w sumie jest XD trochę, ale naprawdę brakuje mi podstawowej wartości, jaką jest ten pink cały, co nie? Najbardziej brakuje mi tego pinka. No trzymam różowe przy labie. Ale w sumie źle zrobiliśmy, bo chyba... poczekaj, te radioaktywne, jakie mają ulubione jedzenie? Zobaczmy. Oka oka, no właśnie, oka oka powinienem mieć tu przy sobie. Niż marchewki. No, wydawało się, że różowe takie, wiesz, popularne. No w sumie to brakuje, normalnie w świecie brakuje różowych, co nie? Dobra, nie ma znaczenia w sumie. Tutaj brakuje tylko Wild Honeya brakuje i będziemy mogli zrobić drona sobie pierwszego. Jeszcze jest ten Pink Teleport. To widzimy, że brakuje trochę więcej rzeczy. Dobra. To sobie niech będzie działać. No z jednej strony powinienem tu zrobić, chociaż tu strasznie blisko są. No ale tak, powinienem tu pinki zrobić trochę. Żeby były ten... tutaj pinki powinienem drugie postawić, chyba tak. Dobra, to postawimy pinki. No musimy trochę więcej pinków mieć. Kop też na innych biomach?
A, faktycznie, bo to inne biomy to różne rzeczy dają. Nie pomyślałem o tym. Możecie mieć rację. Chodźcie, gałgany, idziemy dzisiaj. Dzisiaj wasz szczęśliwy dzień. Macie nowy dom, będziecie miały. Faktycznie, nie pomyślałem o tym, ale macie rację. Quest, dobra, już biorę questik. Te questy coś dają w sumie? Bob wydaje się znać 4 kury, takie i takie. Czy to jest... Nie, to chyba nie ta kura. To jest tam, to jest ta. Ta kura skalna. To w ogóle mam taką? To jest Brian. To jest ta z tą chyba. Bo to nie jest chyba ta Brian, co nie? Nie. No akurat z tą nowej nie mam chyba. Nie, no nie będziemy tu żadnych niebezpiecznych połączeń robić, to jest bezpieczne miejsce. Koło tych teleportujących, to ja se postawię, wiecie. A poczekaj, bo to jest, to jest nieskończone w ogóle. No, na spokojnie. Dobra, niech będą na razie. Będzie na YouTube Slime Rancher? Raczej tak. No dobra, no pomału. Rozwijamy Slime Ranchera małymi kroczkami do przodu. Jakby i tak uważam, że już jesteśmy na całkiem porządnym poziomie. Jak mam być szczery. Jest całkiem elegancko.